Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam nasze ulubione miejsca na Teneryfie. Co zobaczyć, co zwiedzić, czy też gdzie wieczorem wyjść na drinka. Pokażemy Wam też miejsce, gdzie furorę robi nasz rodzimy bociek. Nasze top 10 miejsc na Teneryfie. Kolejność miejsc jest zupełnie przypadkowa. Teneryfa ma tak dużo atrakcji i ciekawych miejsc, że jeśli macie jakieś propozycje, których tutaj zabrakło, to proszę dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem już zaczynamy nasze top 10 na Teneryfie. Wulkan Teide i Park Narodowy. Ja osobiście bardzo lubię wulkany i choć dopiero byłem na dwóch, to i Teide i Etna zrobiły na mnie duże wrażenie. Teide w niektórych miejscach przypomina powierzchnię Marsa, tylko skały o czerwonym odcieniu i praktycznie zero roślinności. Na sam szczyt, który ma ponad 3700 metrów, można wjechać wyciągiem, ale musicie pamiętać, że w bardziej wietrzne dni wyciąg jest nieczynny. Na około 2200 metrów można wjechać bez problemu samochodem. Znajdziecie tam wiele parkingów, gdzie można się zatrzymać i podziwiać widoki. Od czasu do czasu można też trafić na coś na styl schroniska w polskich górach. Można tam coś zjeść, napić się i kupić jakieś pamiątki. Los Gigantes. Klify na Teneryfie, które są jednym z bardziej spektakularnych widoków na tej pięknej kanaryjskiej wyspie. Ogromne Los Gigantes, które sięgają nawet na 600 metrów nad poziom morza. W innym filmie, w którym opowiadamy o naszych doświadczeniach i o tym, jak zorganizować wycieczkę na Teneryfę na własną rękę, ktoś na miejscu powiedział mi, że sięgają nawet do kilometra w górę. Po sprawdzeniu tych informacji Google mówi mi o 600 metrach, zatem ktoś tam na miejscu na Teneryfie nieco zawyżył ich wysokość w swojej opowieści, dlatego tutaj weryfikuję, że mają do 600 metrów wysokości, co i tak jest moim zdaniem niezłym wynikiem. Koło tych ogromnych klifów można nawet popływać kajakiem, który można na miejscu wynająć, można też wykupić rejs w okolice klifów, gdzie można też spotkać na przykład delfiny. Jeśli mowa o rejsach, to jest to kolejny punkt na naszej liście. My nasz rejs mieliśmy z Costa Adeje, ale każdy inny rejs będzie pewnie równie udany. Za całość zapłaciliśmy 35 euro za osobę, w cenie był odbiór z hotelu i odwiezienie nas z powrotem, a także przekąska i coś do picia na łodzi. Mieliśmy tam też przerwę na pływanie i nurkowanie, na wyposażeniu były nawet maski i rurki do nurkowania, które można było nieodpłatnie pożyczyć. Podczas takiej wycieczki można trafić na przykład na delfiny czy grindwale krótkopłetwe. Nam niestety nie udało się zobaczyć delfinów, ale z bardzo bliska mieliśmy okazję obserwować grindwale krótkopłetwe, które też często nazywane są wielorybami pilotami. Jeśli macie kamerkę wodoodporną, to można je nawet nagrać pod wodą. Naprawdę niesamowity widok na żywo, zdecydowanie polecam taki rejs, jeśli będziecie na Teneryfie. Dla osób, które lubią nieco adrenaliny, polecam odwiedzenie Siam Park. Według TripAdvisor w 2019 roku Siam Park był najlepszym parkiem wodnym na świecie. Miejsce jest to naprawdę ładne i zadbane, dużo roślinności i ozdób sprawia, że nie są to tylko zjeżdżalnie wodne gdzieś na zboczu wzgórza. Dla osób, które chcą się zrelaksować, odpowiednia będzie Lazy River oraz plaża ze sztuczną falą, a dla osób, które pragną bardziej ekstremalnych atrakcji, polecam wszystkie duże zjeżdżalnie. Siam Park jest raczej zatłoczonym miejscem, dlatego dla tych, którzy nie chcą stać po 30 do 60 minut w kolejce do jednej atrakcji, polecam na miejscu wykupienie za 15 euro dodatkowego biletu, który uprawnia do omijania kolejek. Taki bilet ma niestety ograniczenia. Można wejść na każdą atrakcję tylko jeden raz bez kolejki i jeden zjazd mamy dodatkowo na którąkolwiek wybraną zjeżdżalnię. Z tym biletem niestety nie można wejść bez kolejki na najbardziej stromą zjeżdżalnię, czyli Tower of Power. Puerto de la Cruz to miejscowość na północy Teneryfy. Północ może jest nieco mniej oblegana przez turystów, jednak wcale nie jest mniej atrakcyjna. Znajdziecie tam m.in. kompleks basenów Lago Martianes, plażę z czarnym piaskiem czy park Taoro z zachwycającym widokiem na dużą część miasta.
Podczas naszego wypadu do Puerto de la Cruz zauważyliśmy też, że ceny perfum są niższe niż na południu wyspy, a przynajmniej kilku marek, których ceny zapamiętaliśmy ze sklepów z Playa de las Americas. Także jeśli planujecie zakup perfum, które zazwyczaj są i tak tańsze niż w kontynentalnej Europie, to polecamy sprawdzić sobie ceny na północy wyspy. Los Cristianos, Playa de las Americas i Costa Adeje. My akurat zatrzymywaliśmy się w Los Cristianos, także byliśmy na miejscu przez dużą część pobytu. Ale jeśli zatrzymacie się na Teneryfie w innej części wyspy, to warto też zajrzeć do tych miejscowości. Dla miłośników nocnego życia zdecydowanie miejscem, które muszą odwiedzić, jest Playa de las Americas, gdzie tętni nocne życie, a kluby i bary są pełne do białego rana. Jest tam też dużo sklepów i centrum handlowe dla tych, którzy na wakacjach lubią też wybrać się na zakupy. Masca jest to wioska znajdująca się w wąwozie na północnym zachodzie Teneryfy. Sam dojazd do tej miejscowości to już rewelacyjne przeżycie. Widoki skrętej drogi nad wieloma przepaściami zapierają dech w piersiach. Sama wioska jest jednym z popularniejszych miejsc turystycznych na Teneryfie. Odwiedza ją nawet 3000 osób dziennie. Uważa się, że Masca jest jednym z miejsc, gdzie najlepiej zachowała się tradycyjna architektura kanaryjska. Mała podpowiedź, jeśli chcecie mieć szansę zaparkować gdzieś auto, to radzimy przyjechać tam raczej wcześniej rano. Las Salinas w Playa de las Americas, czyli nasz ulubiony mojito bar. Kiedy wieczorami mieliśmy chęć odpocząć od zgiełku centrum Playa de las Americas, to spacerowaliśmy do baru mojito nad samym brzegiem oceanu. Wieczorami można tam było trafić na muzykę na żywo, za dnia raz trafiliśmy na zajęcia z jogi, ale za każdym razem trafialiśmy na przepyszne mojito. Jungle Park i pokazy ptaków. W to miejsce muszę przyznać, że trafiliśmy zupełnie przypadkiem. Zobaczyliśmy autobus, który za darmo zabierał ludzi z Los Cristianos i przywoził do tego parku, więc i my postanowiliśmy pojechać. Taki troszkę spontan. W parku można znaleźć wiele gatunków zwierząt, można zrobić sobie zdjęcia z foką lub nawet popływać razem z fokami, oczywiście za dodatkową opłatą. Nas jednak szczególnie przyciągnął pokaz ptaków, wśród których znalazł się nawet nasz rodzimy bocian, zresztą uważany tam za dużą atrakcję. Ptaki można było zobaczyć z dość bliska, bo ich opiekunowie często przechadzali się z nimi wśród publiczności. Niektóre były nauczone, by wylądować gdzieś niedaleko trybun. Jeden z takich drapieżnych ptaków siedział sobie dosłownie 2 metry od naszych głów. Przy wejściu do parku fotograf robił zdjęcia, m.in. z papugą, które później można było kupić przy wyjściu. Jednak z ceną moim zdaniem nieco przesadzili, bo koszt 8 euro za jedno zdjęcie to jest chyba jednak lekka przesada. A wy jak myślicie? Playa de las Teresitas. Jest to plaża, na którą zostały przetransportowane ogromne ilości piasku z Sahary. Zatem jest to plaża z pięknym, żółtym piaskiem, przywiezionym z kontynentalnej Afryki. Plaża znajduje się na północny wschód od stolicy wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Na miejscu jest sporo miejsc parkingowych, są sklepiki i budki, gdzie można zamówić coś do jedzenia, także można tam jak najbardziej wybrać się na cały dzień plażowania. Jeśli wybieracie się na Teneryfę, to być może przydadzą Wam się informacje zebrane przez nas, jak zorganizować wycieczkę na własną rękę, lot, transport z lotniska, zakwaterowanie, jak się poruszać po wyspie. Te wszystkie informacje znajdziecie klikając w ten link do filmu widoczny na ekranie.
Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, klikając ten czerwony przycisk subskrybuj. I kliknijcie też dzwoneczek obok niego, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!